Dzień dobry, witam Ski. Bardzo serdecznie dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej gildii Demon Hunterów. Prequel mieliście właśnie przed chwilą. Omówimy sobie właśnie tą gildię, umiejętności oraz podsumuję save, na którym grałem. Czy zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdziemy do sedna tego materiału, aby informacje zgadzały wam się w 100%, musicie posiadać najnowszą wersję gry, którą znajdziecie na moim Discordzie oraz grupie. Linki jak zawsze w opisie. Łowcy demonów to gildia główna, która cechuje się zdolnościami do kuszy, ale nie jest z nią zobowiązana na tyle, by nie móc grać pod inne rzeczy. Aby mieć możliwość dołączenia, musimy udać się do portu, gdzie spotkamy paladyna o imieniu Angel, który pokrótce wytłumaczy nam, na jakiej podstawie działa ich zakon oraz da możliwość dołączenia do nich. Warunki są dosyć proste, bo wymaga od nas obywatelstwa w mieście, a także 1000 sztuk złotych monet i wyjątkowej mikstury, czyli takiej, która podnosi nam statystyki na stałe. Będąc już przynależnym do samej gildii i po przyniesieniu serca demona, możemy kupić u Lutheron, możemy nauczyć się umiejętności takich jak różnego rodzaju bełty, podwójny strzał, tarcza magiczna, większa ilość wnętrzności z nieumarłych, które traktujemy jako zarobek. Jest też możliwość wyszkolenia także peta o imieniu Gina. Materiał o tym pecie robiłem już w osobnym filmie, więc odsyłam was do niego. Link w opisie. Kończąc pierwszy rozdział gry, na pewno weźcie pod uwagę lepsze władanie kuszą. Jest to umiejętność, podwójny strzał oraz przebijające bełty, które są niezbędne na starcie gierki, a także tanie w wytworzeniu. Poza tym statystyki i umiejętności na poziomie koszmar prezentuję na swoim klipie. Ekwipunek mojej postaci nie jest jakoś nadzwyczajny, ale na co warto zwrócić uwagę, to pierścienie. To akurat noszę na manę, gdyż w pierwszym rozdziale korzystanie ze wszelakich zwojów bardzo ułatwia grę. Resztę widzicie na klipie. Tutaj dodam, że wyjątkowo specjalnie pod to przejście testowałem sobie Ginę. Poza tym, że finalnie nie zdaje ona egzaminu, ale o tym powiem w późniejszej części filmu, to będę wam prezentował jej statystyki. Po prostu co rozdział. Aktualnie w najnowszej aktualizacji gry nie ma znaczenia, jakiego czelnika wybierzemy, gdyż bonusy, które otrzymamy, zawsze są takie same z małymi wyjątkami. Ja na swoim łowcy wybrałem Konstantina, ponieważ jest najbardziej opłacalny ze względu na zarobek, jaki otrzymamy za dostarczenie roślin, które nie są nam potrzebne. W drugim akcie to już znacząca różnica w statystykach. Tutaj starałem się uczyć wszystkich umiejętności, nawet magicznej tarczy, która zjadła mi. Poza tym, że dużo PN-ów, to jest bez sensu do nauki, gdyż po prostu daje za mało. Po rozkminie postaci, jak ją budować, stwierdziłem również, że nie ma sensu wydawać w ostre bełty, gdyż są po prostu za słabe. Cała reszta jest bardzo pomocna i warto w nią inwestować. Przedmioty, jakie noszę, prezentują się w następujący sposób. Tutaj od razu przechodzimy do czwartego rozdziału, gdyż w trzecim nie ma sensu być dłużej niż wątek główny, z okiem i nosa. Dla osób, które nie wiedzą, w czwartym rozdziale otwieramy możliwość wszystkich bonusów, a także dostajemy lepszy sprzęt we wszystkich gildiach. Same statystyki przedstawiam już na klipie. Wyposażenie, jakie udało mi się zdobyć, jest w sumie już końcowym, z wyjątkiem biżuterii. Samą kuszę zdecydowałem się zrobić ze szponu Beliara, gdyż jest aktualnie najpotężniejszą bronią. Skalowanie 30% od siły dało mi bardzo dużo obrażeń i polecam sprawdzić to każdemu, jak to działa. Gina przeszła już ewolucję i prezentuje się tak.
Piąty rozdział również celowo pominąłem, gdyż w sferze bonusów, statystyk oraz ekwipunków wiele się nie zmieniło. Po pokonaniu smoka ożywieńca nasza postać prezentuje się następująco. Tak jak wspomniałem wcześniej, jedyną różnicą to już biżuteria, którą zdobywamy pod koniec piątego rozdziału. Nie wspomniałem jeszcze o koronie Adanosa, którą zdobyłem w drugim rozdziale, no i noszę ją cały czas od tego momentu. Nosząc ten artefakt, dostajemy preferowaną statystykę. Jest to plus 10 dla siły, plus 10 dla zręczności lub plus 100 dla many. W moim przypadku jest to oczywiście siła. Na sam koniec kilka słów o Jeanie. Jeśli oglądaliście mój ostatni film o niej, wiecie o tym, że każda gildia może ją posiadać, ale samo ulepszenie jest tylko dla łowców demonów. Moim skromnym zdaniem, mimo liczb, jakich ona prezentuje, czyli tu mówimy siła, HP czy defy, jest bezużyteczna. Często się na niej blokowałem, a jej obrażenia są po prostu nijakie w porównaniu do naszej postaci. W ogóle nijakie w porównaniu do jakiegokolwiek peta, jakie są możliwe w grze. Co za tym idzie, traciłem czas wbijając jej poziom, a głównie, żeby nie umarła, to trzymałem ją na trybie pasywnym, gdzie nie atakowała potworów, nie agrowała ich na siebie, więc mogła swobodnie wbijać level. To tyle, jeżeli chodzi o nową gildię, o informacje o niej oraz save'a, podsumowania. Zostawię wam go w opisie, byście mogli sobie sami sprawdzić, lecz polecam wam zagrać tą nową postacią. Jest szczególnie bardzo przyjazna dla nowych, ma bardzo fajną fabułę, której no starałem się wam nie spoilerować tutaj, by uniknąć takich właśnie rzeczy. Co mogę z siebie powiedzieć? Dziękuję serdecznie za oglądanie, dziękuję za oceny, no i widzimy się w następnych materiałach.